proszę Państwa, w ciągu ostatnich paru lat rzadko mówiłem od siebie. Zwykle wypowiadałem się w imieniu prezydenta, przekazywałem jego słowa, czytałem jego listy. Z tym jednym wyjątkiem, kiedy żegnałem go na placu Piłsudskiego, ale wtedy słowa, moje własne słowa, więzły mi w gardle. Zastanawiam się, co powiedziałby dziś Państwu mój zwierzchnik i przyjaciel, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. Jakimi słowami poleciłby mi szefowi swojego gabinetu Państwa powitać? Wielu siedzących na tej sali znał, lubił, szanował, z wieloma współpracował, widywał się z Wami w Lucieniu, na posiedzeniach Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa, w dyskusjach w Pałacu, w Belwederze, w innych gremiach. Spotykał się z Wami w Warszawie, w Polsce, w całej Polsce, w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, na Śląsku, Podkarpaciu, w miastach dużych, małych, wsiach. A gdybym powiedział mu, że na tej sali tak licznie pojawią się członkowie honorowych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku, reprezentujący elity tylu regionów Polski, naukowcy, ludzie kultury, lekarze, przedsiębiorcy, działacze społeczni, inżynierowie, ekonomiści, nauczyciele, ludzie opozycji demokratycznej, Solidarności, konspiracji solidarnościowej. Zobowiązałbym mnie pewnie, żebym się Państwu nisko pokłonił. I pewnie zobowiązałbym mnie, żebym od serca podziękował za to, co już zrobiliście, za to, że tak licznie przybyliście z całej Polski na dzisiejszą konferencję. I zobowiązałbym mnie też, żebym powiedział, że on dalej na Was liczy. Na Waszą pomoc, na Waszą pracę, na Waszą aktywność publiczną. Szanowni Państwo, Lech Kaczyński zostawił po sobie bogatą spuściznę. Jego prezydentura wyrastała ze spójnej wizji państwa i społeczeństwa, wizji Polski nowoczesnej, świadomej własnej godności, bez kompleksów i zahamowań uczestniczących w budowie lepszej Europy i lepszego świata. Wizji narodu opartego na poczuciu troski o wspólne dobro, społeczeństwa otwartego, społeczeństwa solidarnego, dumnego z przeszłości, budującego dostatnią przyszłość. Dziś chcielibyśmy podjąć refleksję nad myślą prezydenta, szukając w niej inspiracji. Inspiracji do działań, które zawrócą nasz kraj z drogi kryzysu politycznego i gospodarczego. Lech Kaczyński gospodarce poświęcał bardzo wiele uwagi. Od jesieni 2008 roku, a szczególnie w roku 2009, podejmował skuteczne starania, aby dramatyczna sytuacja na światowych rynkach finansowych jak najmniej odbiła się na Polsce. Wielokrotnie naradzał się z bankowcami, mobilizował rząd i NBP do energicznych posunięć. Spotykał się z ekonomistami, teoretykami, praktykami, przedsiębiorcami, związkowcami, ministrami finansów, organizował szczyty społeczno-gospodarcze i rolne, zwoływał radę gabinetową. Nawet osoby krytyczne wobec prezydentury Lecha Kaczyńskiego przyznawały, że gdyby nie jego działania, światowy kryzys finansowy bardziej zaciążyłby na naszej gospodarce. Zasadniczą kwestią dla Lecha Kaczyńskiego była polityka zagraniczna. Wiedział, że polska racja stanu wymaga naszej aktywności we wschodniej Europie. Że silna tam pozycja
skutkuje poprawą statusu Polski w Unii Europejskiej, co wsparte dynamiką na kierunku atlantyckim i dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi może nam procentować również w Moskwie. Był twardo stąpającym po ziemi, choć wrażliwym na wartości pragmatykiem, czego dowiódł m.in. w 2008 roku w Tbilisi. To pielęgnowanie stosunków z Gruzją, Litwą, Estonią, Łotwą, Ukrainą, Azerbejdżanem wynikało z takiego oto przekonania, że wspólnota interesów, która jest wpisana w kontekst wspólnoty wartości, może zapewnić bezpieczeństwo i rozwój nie tylko Polsce, ale całemu regionowi. Ponad rok temu, 11 listopada, prezydent mówił o patriotyzmie. O patriotyzmie, który wpatrzony jest w przyszłość, ale który musi mieć korzenie w przeszłości. Musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu bez pamięci. I mówił dalej, próbujemy tę pamięć budować, uparcie budować i odbudowywać. Tę historyczną pamięć Lech Kaczyński uznawał za fundament polskiej tożsamości. Dawał jej wyraz, odznaczając bohaterów, często zapomnianych, często nieznanych, polskiej walki o wolność. Dawał jej wyraz co roku, 17 grudnia o 6 rano w Gdyni Stoczni. Towarzyszyłem mu wtedy, kiedy składał kwiaty pod pomnikiem ofiar grudnia 1970. Z jednym wyjątkiem. W ubiegłym roku byłem tam sam, z jego listem. Pisał w nim: nasza wolność nie jest przypadkowym darem historii. Nasza wolność ma rodowód. Wyrasta ona z odwagi i ofiary wszystkich bohaterów polskiego sprzeciwu. To nie na darmo, kończył swój list prezydent. To nie na darmo kształtujmy wspólnie kraj wolny, solidarny i uczciwy. Kraj, z którego ofiary grudnia 1970 roku mogłyby być dumne. Od grudnia 1970 roku mija właśnie 40 lat. A 30 lat mija od postawienia w Gdańsku pomnika poległych stoczniowców, co Solidarność, której działaczem był wtedy Lech Kaczyński, wymusiła na komunistycznej władzy. Ten pomnik trzech gdańskich krzyży stoi i, proszę Państwa, będzie stał. Nie da się go zburzyć, przykryć całunem zapomnienia, wymazać z pamięci i pejzażu miasta. Wzniesienie tych trzech gdańskich krzyży Solidarność potraktowała jako swoje, jako narodowe zobowiązanie. Może warto dziś podjąć inne zobowiązanie, by wznieść inny pomnik w Warszawie.